Rok 1918. Koniec wojny, milczenie armat i wrzenie ulic. Przez te ulice miast Europy, Ameryki, Australii przewalające się ogromne masy ludzi, pełnych radości, że to wreszcie już koniec. Tak było i w Polsce, ale... Jaka będzie ta Polska? Jak ją wskrzesić nie tylko z trzech zaborów, ale i z morza zniszczeń? Wszystko w ruinie. Wszystkiego brak. Domów, fabryk, szkół. Aleksander Janta Połczyński pisał o tamtym czasie. Pora prób, konieczność stanięcia oko w oko z losem pisanym Polakom teraz, kiedy cel marzeń pięciu pokoleń został osiągnięty i ochota użycia tej wspaniałości, jakiej na imię własne państwo, własny język, poczucie bycia u siebie. Gazeta Warszawska w końcu 1918 roku pisała: mało szkół, bardzo mało. A żeby to państwo odbudować, trzeba ludzi kształcić, przygotować ich mądrych do wielkich zadań. Jedźcie na wieś, nawet niedaleko Warszawy. Nie ma szkoły we wsi. Do najbliższej 20 kilometrów. W innej. Była, ale spalona w wojnie. Nasz kraj, młody i biedny, potrzebuje zrywu. Zrywu ludzi, dla których sprawy publiczne to jakby ich sprawy własne. Trzeba nam szkół, trzeba nauczycieli. W tym dobrą przyszłość trzeba widzieć. W domu Piotra Chruściela pamiątki po dziadku, także Piotrze. Jedna z nich, stare zdjęcie, koledzy Piotra Chruściela z seminarium nauczycielskiego w podwarszawskim Ursynowie, do którego wstąpił na początku lat 20. Kiedy rozpoczął swoją pierwszą pracę nauczyciela we wsi Nadbrze, koło Karczewa, ta wieś istnieje do dzisiaj, położona jest nad samą Wisłą, to okazało się, że nie ma odpowiedniego budynku szkolnego. I dziadek mój postanowił namówić mieszkańców tej wsi, żeby dobrowolnie opodatkowali się. Zrobiono zebranie w obecności sołtysa, zebrano pieniądze od mieszkańców do starego kapelusza. Te pieniądze zebrane pozwoliły na wybudowanie szkoły w ciągu półtora roku. Na otwarcie szkoły zaproszono inspektora szkolnego, pojechała po niego dorożka do Karczewa i kiedy inspektor stanął przed tą szkołą, to powiedział nagle: proszę państwa, ale ja tej szkoły nie mam w planie. A mój dziadek na to mówi: no tak, ale widzi sam pan, że szkoła stoi. W tej książce, monografii Karczewa, wiele stron poświęcono Chruścielowi, wiele wspomnień o jego pracy, choćby takich jak to. Dziadek mój skonstruował pierwszy odbiornik radiowy w historii wsi Nadbrzeż. I zabawne, bo kiedy to pierwsze prymitywne radio kryształkowe demonstrował mieszkańcom Nadbrzeża, to absolutnie nie chcieli uwierzyć, że to urządzenie może samo gadać ludzkim głosem. I uważali, że to jakiś podstęp, fałszerstwo i uważali, że ta osoba, która przez to radio mówi, to na pewno się gdzieś schowała i ktoś jej nawet szukał za stodołą. Klawiatura starej maszyny wystukiwała przez dziesięciolecia i pisma do władz w sprawach budowy szkół i monografię Legionowa, z którym Piotr Chruściel związał później swoje życie, i artykuły, których tematem zawsze była szkoła i jej problemy, kształt edukacyjny, potrzeby, osiągnięcia. O latach, w których Chruściel rozpoczął budowę pierwszej szkoły, Sławoj Składkowski pisał: budżet całej Polski był mniejszy od budżetu jednego miasta, Berlina. Trudno więc było nie docenić chruścielowych poczynań, pełnych społecznikowskiej pasji, którą zarażał innych. Piotr Chruściel był nauczycielem i budowniczym szkół. Pierwszą szkołę w Nadbrzeżu wybudował w 1927 roku. Potem była budowa szkoły w Glinkach koło Otwocka, w Józefowie koło Legionowa. Wybudował również pierwszą szkołę na Bukowcu, to jest dzielnica Legionowa. W 1945 roku tam szkoła pierwsza powstała po wojnie. Ukoronowaniem tych budów była budowa tysiąclatki w Liceum Legionowskiego, które powstało w 1966 roku. Oczywiście mam na myśli nowy budynek tej szkoły. Na okładce książki o Legionowie, wśród zdjęć ludzi zapisanych w historii miasta, także zdjęcie Piotra Chruściela, budowniczego miejscowych szkół. Zdjęcia z typowych szkolnych oficjałek nie oddają przecież tego, jakim człowiekiem był Piotr Chruściel, ani tego, jakim go widzieli inni. Ale we wspomnieniach wychowanków czytamy: kiedy poznaliśmy go bliżej na lekcjach matematyki, a jeszcze lepiej historii, pryskała gdzieś cała nuda i szkolna mizeria. Zaczynało się coś zupełnie nowego. Lekcje historii prowadzone przez Piotra Chruściela to była jakby dalsza część legend i baśni zasłyszanych gdzieś wcześniej w domu, może od babci, dziadka lub mamy, jako dawne opowieści wyszarpane gdzieś
ze starych, pięknych książek. Jeszcze jeden fragment wspomnień o Piotrze Chruścielu z książki Antoniego Lewandowskiego. Nigdy nie mówił za głośno, przeciwnie, jakby na pewnym wyciszeniu, za to z jakimś wewnętrznym ogniem, z pasją i przekonaniem. Kiedy mówił o swoich ulubionych postaciach, wodzach, królach, reformatorach, jego czarne oczy zmieniały się i niektórzy przysięgali, że się iskrzyły, jakby chciał nas zapalić i przekonać, abyśmy uwierzyli w to, co mówił.